Ej, co jest grane? Laki, co się dzieje? Co ty w środku nocy mnie budzisz, halo, stary? Halo, siemanko, G-Play! Co jest? Wszyscy u ciebie śpią, ja do ciebie wchodzę, muszę się ukryć! Cicho, stary, G-Playka śpi! Chodź stąd, bo ją zaraz obudzisz! Wychodzimy stąd! Co ty w ogóle, mordo, robisz? W środku nocy do mnie przychodzisz, co cię tu sprowadza? Słuchaj, muszę się ukryć przed Wednesday, bo zabrałem jej miecz. Muszę się u ciebie schować. Dobra, chodź, znajdziemy gdzieś indziej ci kryjówkę. Ogólnie wykopię ci tu zaraz jakąś dziurę, Laki. O, tu się schowa. A co, ona goni cię teraz? Ona biegnie za tobą? No, chyba najprawdopodobniej tak, dlatego muszę najlepszą kryjówkę na świecie dobra, znaleźć. Dobra, dawaj, właśnie tu. Może nie jest tak w 100% przyjaźnie, ale przynajmniej przez chwilę będziesz mógł się tu schować. Przeczekasz tu chwileczkę? Ty! O nie, no dobra, poczekam jak muszę, ale dobra, nic nie mów tam, że tu jestem. Dobra, jak coś to ja idę pogadać z Wednesday. Siedź tutaj cicho, jakby cię nie było, Laki, okej? Okay. Okej. Okay. Słuchajcie, także w ogóle tu jest lista najnowszych subskrybentów kanału. Ty w środku nocy, Laki mnie w ogóle budzi i w ogóle Wednesday go niby goni. Dziwna sprawa, na razie jej tutaj, słuchajcie, nie widzę. Także pozdrawiam najnowszych subskrybentów. Fire Gamer, Pudzian Opudzianowki, Monika Ochelska, Piaskowa Łapa Ety oraz Arko Orek. A jeśli wy chcecie zostać pozdrowieni w następnym odcinku, wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni. Kibicujcie mi, żeby Wednesday, słuchajcie, nie była zła. Także teraz idziemy się, słuchajcie, tu rozejrzeć. Zobaczymy, czy gdzieś jest Wednesday. Halo, halo, gdzie on jest? Halo, czy ktoś go widział? Nikogo tutaj nie ma, Wednesday! Ej, co ty robisz? Co to za kula zielona? Uwaga, ej, przestań! Gdzie jesteś, Laki? Ej, co ty? Nie no, Wednesday, co ty narobiłaś? Weź przestań, co zniszczyłaś mi chałupę, nie ma tutaj Lakiego. Co ty w ogóle? Weź mi, idź stąd mi natychmiast. Zniszczyłaś mi chawirę. Powiedz mi, gdzie jest Laki, bo zniszczy całą twoją dom. Nie, dobra, przestań, ja uciekam, słuchajcie, ona ładuje kolejną kulę. Nie ma tu Lakiego, Wednesday, nie niż tutaj nic. O dobra, nie trafiła, przestrzeliła. Czy Playka, chowaj się, ja się chowam, słuchajcie, tutaj. Gdzieś musi być. W szafie się chowamy. O nie, w tą stronę położyłem tą szafę. Okej, cyk. I teraz będziemy tutaj, słuchajcie. Halo, czy ktoś tutaj widział Lakiego? Przepraszam, pobudka. Nie. Patrzcie, halo. Przynajmniej dobra jest dla G-Playki. Co gdzie prawda budzi Laki? Ją. Okej, co ona tu kombinuje? G-Playka się przebudziła, widzieliście? Machnęła głową. Ej, wypadają jej jak się tempki. Tutaj jest tyle, tak zmasakrowane? G-Play, wychodź, gdzieś tutaj jesteś, G-Play! Nie widzi mnie. Dobra, kryjówka w szafie, słuchajcie, między ciuszkami tu siedzę. Czego nie ma. Dobra, kozacko, udało się normalnie schować przed Wednesday. Chyba poszła, słuchajcie. Ja nie mogę, ona szuka Lakiego i przez to mi normalnie zniszczyła całą chatę. Co to ma być? Dobra, poszła sobie. Czysto, słuchajcie, czysto. Ja nie mogę. G-Playka, patrzcie, jak mocno śpi. Jest na pewno. G-Playka tak mocno śpi, że nawet się nie zorientowało. Mam nadzieję, że Laki, słuchajcie, tam wytrzymał i że wszystko z nim w porządku. Idziemy po niego w sumie i musimy w ogóle go, słuchajcie, uwolnić stąd i gdzieś schować, ale Laki to mi za to będzie odbudowywał chatę. Widzieliście? Ta Wednesday ma jakąś niesamowitą moc. Ładuje taką kulę zieloną i niszczy po prostu całą pół domu, mi zniszczyła jedną kulą. Po prostu nie wierzę. Laki, jak tam w ogóle? Jesteś tam na dole? Wszystko w porządku? Idziemy, halo, jestem, G-Playka. Play. Stary, normalnie, wiesz co mi narobiła Wednesday? Nie uwierzysz ogólnie, Laki, chodź, ona sobie poszła, na razie jest czysto, nie masz się co martwić. Wiesz co ona zrobiła? Załadowała jakąś kulę, taką zieloną i po prostu, wiesz co, dziabnęła w mój dom, zobacz co się stało. Jedna o ja cię, G-Play, przepraszam cię za to, to w sumie moja wina, bo ja to wszystko zrobiłem, bo Wednesday się na mnie zdenerwowała, przepraszam cię. Stary, ale czemu ty w ogóle jej miecz zabrałeś? Co cię wzięło, Laki? Co jest grane, co? Słuchaj, no byłem, to jest taka jakaś zielona kula, taka wielka zielona kula, byłem obok cmentarza, no i ona coś robiła, no i patrzę i zabrałem jej. No i co, słuchaj, no to ze cmentarza jej zabrałeś ten mieczyk, musimy jej go oddać, masz tylko ten miecz wiesz, gdzieś? Że, gdzieś go zgubiłem, właśnie najprawdopodobniej tam zgubiłem gdzieś go, no ja bo zaraz po mogę. Tym jak go znalazłem, stary... to od razu po tym go zgubiłem i właśnie Wednesday gdzieś go miała na cmentarzu. Ty świrze, stary, ja nie mogę, przecież teraz tak naprawdę ona nam nie da spokoju, nie dość, że mi chatę zniszczyła, ciebie szuka, musimy znaleźć czym prędzej ten miecz. Nie wiem, słuchaj, może zaczniemy od cmentarza, tam gdzie go znalazłeś, co? Co ty na to? No dobra, no to ci pokażę, gdzie on dokładnie był i wytłumaczę ci całą sytuację, jak to było. No dobra, to przejdziemy po prostu twoimi śladami i może po prostu uda nam się znaleźć ten miecz, bo ona myśli, że tak naprawdę ty go masz i ciebie
ciebie goni, słuchaj. I tak naprawdę, wiesz co, jeszcze ja jej podpadłem. No nie, no mamy przekichane. Tu jest ten cmentarz, tak? To o, to tutaj? Tutaj, tak, to tutaj, pamiętam. Wchodź dobra, tutaj. To jest nie wchodzić w ogóle, to jest zakazany cmentarz. Jesteś pewny, Laki, że chcesz tu wejść? O, i tutaj w tej ruderze miała miecz. Ja się za nią skryłem, ona coś sobie robiła, a ja wziąłem z tej skrzynki. Aha, i nie ma go tutaj. Dobra, no i wziąłeś ten miecz i co później? Tutaj wyszedłeś. I szybko ogólnie... tutaj stąd uciekłem, zwiałem. I tutaj gdzieś chyba musiałem tutaj gdzieś go wywalić, wiesz? Wypadł mi chyba. No dobra, słuchaj, to robimy tak. Przeszukujemy normalnie cały cmentarz. Szukaj tutaj tego miecza. On jest taki specjalny, bo on zamraża, wiesz? A, czyli to jest jakiś lodowy miecz, tak? Tak, okay. On zamraża, no. No dobra, stary, to szukamy lodowego miecza. Ja tutaj idę w prawo, bądź bardziej po lewej. I mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć. Dobra, jakiś lodowy miecz, słuchajcie. Dlatego Wednesday nam tu niszczy wszystko i się denerwuje. Ej, czekajcie, tu jest jakaś skrzynka. Ej, znalazłem jakąś kartę w skrzyni, może się przyda, ale mieczyka na razie nigdzie tutaj żadnego nie widzę, okej. Ej, bo nie, Wednesday tam jest, słuchajcie, zaczynam się martwić, ja nie mogę, ja muszę się gdzieś tutaj schować. Nie wiem, czy za drzewem, czy lepiej właśnie mieć na jedno. Ej, słyszę cię, wychodź stąd, za drzewem jesteś. Ona chyba wie, że ja tu jestem, mam przekichane. O nie, dobra, zwiewamy. Marcie, o nie, tutaj ona jest za mną, jakim cudem ty tak szybko się tu znalazłaś. Dobra, szybko, obejdziemy tutaj w koło, musimy ją zgubić, słuchajcie, lecimy tutaj, muszę zmieniać, dobra. Zaraz cię schwytam. Szybko, lecimy, gdzie się tu schował? Dobra, tu się chowam, szybko, na dół. Ej, dzień dobry, proszę gdzie pana. Gdzie on jest? Cichutko teraz. Tu jest Wednesday, proszę pana. Tu jest Wednesday, o nie, gdzie ona jest, słuchajcie, na razie jej nie widzę tutaj, tu jest wszystko przeszklone. Halo, gdzie on jest? Gdzie Play, albo Lucky, halo. O nie, dobra. Panie, udało się. Dziękuję, że pan tak cicho był. Co pan tu w ogóle mieszka? To jest niemożliwe. Rozkopmy tutaj, może powiększymy tutaj ten razem. Wow, co ja odkryłem? Panie, to pan tutaj normalnie też mieszka? Ja nie mogę, słuchajcie. To jest jakaś podziemna... O, chodź, to słyszę. Dobra, już ich mam. Cicho. Dobra, Wednesday tu, słuchajcie, gdzieś tam łazi na górze, ale ona teraz tutaj już nie znajdzie. Tu jest normalnie budynek mieszkalny, podziemny, gdzie można normalnie, słuchajcie, przekimać jest tu łóżko. Nie wiem, czy tutaj ten bezdomny mieszka, czy o co chodzi, ale naprawdę całkiem w porządku warunki do życia. Ej, widzowie, myślicie, że tutaj się mogę schować przed Wednesday? Nie, no ogólnie muszę iść i rozwiązać tą sprawę z tym mieczem. Musimy znaleźć ten miecz, a jak uda nam się... Przepraszam, może pan widział jakiś miecz normalnie lodowy? Na razie dziękuję panu, że pan był tak cichutko. Dobra, Wednesday na razie tutaj nie ma, słuchajcie. Musimy znaleźć. Nie wiem w ogóle, gdzie jest Lucky. A co jak Wednesday znalazła Lucky'ego, słuchajcie, i gdzieś go porwała? Ej, widzicie ten lód? Pamiętacie, ogólnie Lucky mówi, że to jest lodowy miecz. Ktoś musiał ten lodowy miecz tu użyć. I patrz, idziemy śladami. Ej, tutaj jest następny lód. Ej, wygląda na to, jakby Nubek się bawił tym lodowym mieczem. Czy on go ma w ogóle? Myślicie ogólnie, że tutaj zaraz, ślady... Zaraz tutaj zupę skończymy pomidorową. Puk, Nubek. O, tutaj... halo, niezapowiedziany gość. Kto to jest? To ja. Słuchaj, mógłbyś mi jakoś wytłumaczyć, skąd tutaj tyle lodu u ciebie w domu? Bo miałem taki miecz, ale już go nie mam. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co się z nim stało, to musisz zrobić przysługę. No ale jak to, słuchaj, nie bądź taki. Słuchaj, nie mógłbyś mi normalnie tak bez niczego powiedzieć, o co chodzi, bo ja potrzebuję ten miecz, należy do Wednesday i ona niszczy nasz serwer, zaraz zniszczy twój dom, jak mi nie powiesz. Nie możesz. Na początku musisz zrobić dla mnie przysługę. No co miałbym zrobić? Musisz wziąć diament od sąsiada i zjeść dirta. Takie dziwne zadania mi dajesz? No dobra, to spróbuję zjeść najpierw dirta, ale to pewnie jest ohydne, przecież to jest piasek. To w zębach będzie mi normalnie drapało zęby. No i o zęby. To chodzi. Niam. Dobra, zjadłem. Okej, jest dobrze? Zaliczone? Jest dobrze, zaliczone. Teraz po diament do sąsiada idź. Gdzie? Do którego sąsiada? Do tego. Tu naprzeciwko? No ale czemu w ogóle chcesz mu zabrać diamenty? On tam jest w domku, on jeszcze nie śpi, Nubek. Na pewno to dobry pomysł, żebym tak, ja tam wchodził. Idź. Musisz, inaczej się nie dowiesz, gdzie jest ten lód. Dobra, po cichutku, słuchajcie. Nie wiem w ogóle, gdzie normalnie sąsiad trzyma te diamenty, ale tam jest jakaś skrzynka, akurat musiał się odwrócić. Dobra, tędy pójdziemy, zakradniemy się. O, ciepła normalnie, ciepły kominek.
Okej, okay, dobra, jesteśmy coraz bliżej. Słuchajcie, skradamy się. Teraz tylko otworzyć skrzyneczkę i zobaczyć, czy jest tutaj diament. Jest diament! Jest diament, dobra, gdzie ten... Dobra, sąsiad się nie patrzy. Uciekamy, udało mi się. Dobra, Nubek, ty się będziesz jak tego tłumaczył. Jak tam, udało ci się? Masz diament, zabrałem normalnie od sąsiada. Ale jak coś, to ty pójdziesz za to siedzieć, za tą kradzież. To ty jesteś złodziejaszek mały. Gadaj teraz, gdzie masz ten miecz, albo gdzie on się zapodział, co? No dobra, to ja ci powiem. Ten miecz zabrał mi pro. Ja nie mogę, ale pomogłeś. Dobra, dzięki. Przynajmniej mam kolejną, słuchajcie, poszlakę. Idziemy teraz w stronę domku pro i musimy po prostu się dowiedzieć, czy on ma ten miecz, czy on zabrał miecz Wednesday. Ona musi go odzyskać, słuchajcie, i dać nam spokój. Laki mi odbuduje dom i mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Podobno pro, słuchajcie, ma ten mieczyk, także... Ej, patrzcie, ma lód normalnie na domku, czyli też używa... I on tam jest i ma ten miecz w ręku, widzicie? Musimy jakoś podstępem tu się dostać. Obejdziemy może go tutaj. Zrobimy na przykład jakiś nalot z góry czy coś. Ej, Lucky? Lucky? Halo, czy ktoś mnie słyszy? Cichutko. Halo, jestem tutaj. O! Cicho, stary, bo cię usłyszy pro. I słuchaj, on ma ten miecz. Ja nie mogę. Wednesday cię tu uwięziła, czy pro? Pro cię chyba tu uwięził. No, pro mnie tutaj uwięzi. Dobra, czekaj. Ja tu robię parkura. Skaczemy tutaj, słuchajcie. Ja cię Jeepley mi odnalazł. Okay. Chodź tutaj. Dobra, już idę. Zaraz cię uwolnię. Spokojnie. Pro nie może się dowiedzieć, że ja tutaj, słuchaj, jestem. Okej, okay, dałeś się złapać, Lucky. Widziałeś? On normalnie ma ten miecz. Pro ma ten miecz, Lucky. Normalnie musimy go odzyskać. Czekaj. Ja cię tu jakoś uwolnię. Najpierw musimy stąd wydostać, Jeepley. Czekaj, tu jest w ogóle mieczyk. Czekaj, ja się tu dostanę najpierw do ciebie. Siema, Lucky. Siema. O, siemanko, ale cieszę się, że cię widzę. Stary, ja nie mogę. Wiesz co, normalnie dałeś się złapać pro. On też był na tym cmentarzu. Chodź tutaj, idziemy dołem i zajdziemy pro. Normalnie, wiesz co, z zaskoku. Może on coś... Ej, on tu coś ma, kozackiej temki, Lucky. Bierz tu. Mogę też to wziąć? Ty, normalnie bierz, normalnie przyda się. I pokonamy go, tylko uważaj, bo to może być niebezpieczne, Lucky. Okej, także chodź, wiesz co, zajdziemy tutaj teraz pro. Zaskoku, on się niczego nie spodziewa. Ej, normalnie on ma ten miecz, Lucky. Ej, Jeepley, za co ja mam? Czekaj, to ja to rozwalę tym, odsuń się. Dobra, dobra, uważaj. To dawaj, czekaj, pokaż, ładuję, Lucky. Ładuję, jesteś gotowy? Nie za mocno tylko, nie za mocno. Wednesday ty też tego używała. Ej, no z dala ode mnie, Lucky. Z dala ode mnie. Uwaga, odsuńcie się. Dobra. Uwaga, uhu. Uwaga, dawaj, Lucky. A! Wow. Co się stało tutaj? Lucky, ja nie mogę, ale żeś dał, załadowałeś Jeepley, to zbyt mocno. Córki, przepraszam. Czekaj. Za to, co ja narobiłem. Może uda ja nam się ten miecz zdobyć. Ty, czekaj, patrz, tutaj wszystko jest zniszczone, cały dom. Lucky, patrz, ten mieczyk jest tutaj. Ja go biorę. Ty, to ja go biorę. Udało mi się go odzyskać. Ty, patrz na to. On normalnie ty, on mnie zamrażać, Lucky, ja czekaj. Ale super, na lód. Na tobie możemy spróbować w ogóle, jakie on ma moce, właściwości. No czekaj. To dawaj, teraz spróbuj. Ty, normalnie 10 prawie atak damage'u. Czekaj, jak cię trafię. I co zamroziłem cię? Ty, serduszka mi zabiera, dobry jest. Ty, w ogóle cię chyba zamroziłem, Lucky. Ty możesz normalnie chodzić, ale wolno chodzisz. Jak wolno chodzisz? Patrz normalnie. Ej, nie mogę skakać i nie mogę szybko chodzić, no. Lodowisko ci tu mogę zrobić, Lucky. I teraz patrz, można się tak szybko rozpędzić i sobie normalnie pod nogi, wiesz co, lód spawnować. Kozacko. Ty, tylko teraz wiesz co, musimy się umówić, kto normalnie Wednesday ten mieczyk oddaje. Chyba ty się pójdziesz normalnie z nią tam dogadać jakoś, co? Nie, no dobra, Jeepley, to tobie oddaję tą super rewelacyjną przysługę. Dobra, ty możesz oddać Wednesday. Możemy iść razem. Ty, a jak to się właśnie ładuje? Bo ty tą kulę, Wednesday też z tego korzystała. Czekaj, teraz ja ładuję tą kulę, widzowie. Gdzie ją puścić? Tutaj w ten budynek. Uwaga, 3, 2, 1. Wow! Ja nie mogę. Cały budynek naraz poszedł. Kozacki, jaką to ma moc niesamowitą, Lucky. To może ty będziesz mnie po prostu tutaj z tyłu jak ninja, będziesz biegał, słuchaj, po dachach dookoła, będziesz mnie osłaniał. Jeśli mi będzie normalnie groziło niebezpieczeństwo z tą Wednesday, to po prostu będziesz mnie, wiesz co, asekurował. Co ty na to? No dobra, no to możemy tak zrobić. To właśnieś tutaj na dach. Oj, sorry, wymsknęło mi się. Właśnieś tutaj na dachy, a ja idę załatwić tą sprawę z Wednesday. Słuchajcie, patrzcie, wysyłamy tutaj normalnie do nieba niebieską, zieloną, znaczy się kulę. Ej, kozackie to jest, powiem wam, że teraz Wednesday. Spróbujemy na przykład zniszczyć domek Wednesday. Ej, patrzcie na to. Przecież tu jest ten domek Wednesday. Okej, okay, teraz spróbujemy to załadować. Ja ci już jedno zużyłem, zostało mi ostatnie. Uwaga, uwaga, uwaga. 3, 2, 1. I domek Wednesday. Ej, czekajcie, bo Wednesday też to miała. Widzieliście? Gdzieś widziałem taki zielony płomień, jakby z drugiej strony szedł. Ej, a co jak, słuchajcie, Wednesday tutaj. Ej, dobra, na razie tego nie używam. Dobra,
Ty, patrzcie, normalnie to cały czas będzie przy mnie latać. Ha, zmieniłem teraz, oszukałem system. Mogę teraz cały czas to sobie, słuchajcie, przy sobie nosić. Nie wiem, jak tego użyć. A dobra, muszę po prostu to wystrzelić. Idziemy, słuchajcie, ja nie mogę, zbugowało mi się. Okej, zbugowało mi się to. Już teraz tego chyba nie wypuszczę. Chyba, że jeszcze raz spróbuję załadować. I bang. Dobra, poleciało. Halo, halo, co tu się dzieje? Wednesday, o nie, zużyłem wszystko, bo ja, wiesz co, mam twój mieczyk, tylko moglibyśmy się tak umówić, że ja ci no ten... No to dawaj mi mój miecz, tyle czekałam tak dobra, długo. Dobra, bo ci tu zaraz lodowisko pod nogami zrobię, wiesz co? Widzę, masz ten miecz, ale super! Zobacz, normalnie mam, mogę wszystko zamieniać w lód, co tylko chcę. Słuchaj, tylko jeden układ. Jeśli ci oddam ten mieczyk, to dasz spokój mi i na pewno mojemu przyjacielowi Lakiemu już nie będziesz nikogo z nas ganiać i będziesz po prostu dla nas w porządku i nie będziemy tutaj... No i darujesz mi wiesz to, że ci co? Wysadziłem domek, co? Tyle czekałam, że jeszcze musisz mi dać 10 tysięcy. Wiesz co, jedyne co ci mogę dać, to oponę zimową, słuchaj, 15-calową do twojego trabanta, to jedyne co ci mogę dać, nic więcej. 15 tysięcy mieczyk, oddawaj. Dobra, to ci nie oddam tego mieczyka. No to dobra, słuchaj, to bitka. To cię zamrożę. Patrzcie, Wednesday normalnie jest w lodzie. I co, Wednesday? Jak teraz też chcesz... O, perełkę masz, tak? Będziesz się tepać. A ja ci teraz podrzucam. Wow, ona się, słuchajcie, tepa. Nie trafisz mnie, ha, 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 cienios. Tak, nie trafię cię, no to zaraz znowu cię zamrożę. Ha, znowu jesteś zamrożoną kulką, Wednesday. Jedyne co, to możesz się tepać. Ja nie mogę, kozacki mieczyk, widzowie. Tak, sam tego chciałeś. Ładuję, ładuję. Ej, co ty ładujesz? Ty nic nie ładuj, Wednesday. Ej, ty nic nie ładuj. Dobra, zajdziemy, yo, wow.